Panie prezydencie, myślę, że nie ma pan żadnego problemu z Północną Karoliną. Myślę, że pana tu kochają. Gdyby tu była Kamala. I brakuje im w tej chwili $1 miliarda, których dostali migranci przychodząc z naszych krajów. 13 099 morderców zostało tutaj sprowadzonych, a nam brakuje $1 miliardów, które przeznaczamy na tych przybyszy. Nie mamy. Brakuje nam tych pieniędzy. Oni was tu słabo traktują w tej Północnej Karolinie. I ludziom się to nie podoba. Ma pan oczywiście rację, panie prezydencie, i chciałem pana zapytać. Jest tutaj pana przyjaciółka. Pani Silk. Powiem wam, że to też jest moja przyjaciółka. Cześć, North Carolina. I teraz chcę, żebyście słuchali. Jestem troszkę wkurzony, powiem wam dlaczego. Where American tax dollars is being used to fund illegal aliens into our country. Amerykańskie pieniądze z podatków są używane, aby fundować nielegalnych migrantów. And these illegal aliens didn't pay $0.01 into our systems. Oni nie wprowadzają do naszego systemu ani centa. I Kamala Harris i tamponowy team chcą nam dać $750, a mówią, mamy tylko jeden wybór. Jeden wybór. I ten wybór to prezydent Donald J. Trump. Nie stać nas. Nie stać nas na kolejne 4 lata tego, co mieliśmy. Nasze życie od tego zależy. I musimy głosować, jakby na tym zależało nasze życie. Prawie skończyłem, panie prezydencie. Więc będziecie musieli przegłosować oszustwo. I wygrana Trumpa będzie zbyt duża, aby ją oszukać. Musicie głosować na prawo, aby was lewica nie pozostawiła na bruku. Głosujcie, żeby odwołać każdego demokratę. Oni muszą odejść teraz. Mimo że oni grają kartą rasową, ale my się na to nie nabierzemy i wygramy. Dziękuję wszystkim. Wiecie, to było 9 lat temu, kiedy byłem tutaj z moją piękną żoną, naszą pierwszą damą. Widzieliście, jak ten wywiad z Seanem Hannity? 9 lat temu przyszła do mnie i mówi, wiesz, takie dwie kobiety są. I one są naprawdę wspaniałe. And we fell in love like almost immediately. I po prostu od razu się pojawiło tutaj mocne uczucie. Ona niestety umarła kilka lat temu. Co to za świetna kombinacja, była dla mnie lojalna. I słyszały, co on nie mówił, że to są bzdury. I ten znak Trumpa na tej sukience jest coraz większy, że kupię ją. Ale wiesz co, naprawdę doceniamy Twoją lojalność, Twoją przyjaźń. I bardzo nam brakuje Twojej wspaniałej siostry. Dziękujemy, że tu przyszłaś. Thank you. Great. All right, Mr. President, are you ready? Dobrze, Panie Prezydencie, jest Pan gotów? Te krzesła chyba nie były dla mnie wymyślone. Pierwsze pytanie od Ali, tutaj mieszkanki Północnej Karoliny. Ali, gdzie jesteś? Ali została dotknięta wprost uraganem. My name is Ali, and I'm from the foothills of North Carolina. Jestem z północnej Karoliny. Our entire community has been decimated. Nasze całe społeczeństwo zostało zniszczone. Thank you, President Trump, for visiting the disaster sites to bring attention and donating millions in relief. Dziękuję Panie Prezydencie za odwiedzenie nas tutaj i przykucie uwagi tym społecznościom zniszczonym przez huragan. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się nie tylko, że 13 000 morderców przybyło do naszego kraju, ale też, że każdy z nielegalnych przybyszów dostał $9,000. Masz oczywiście rację, to jest 13 099 morderców, którzy zostali wypuszczeni z więzień. To nie są ludzie, których chcemy w naszym kraju. Ta informacja wyciekła być może przez kogoś z wewnątrz Straży Granicznej, kogoś, kto na pewno jest po naszej stronie. To są cyfry, których do tej pory nie widzieliśmy. 640 tysięcy kryminalistów przybyło do nas. Ponad 600 000 ludzi zostało wpuszczonych do kraju. I 13 000 ponad z nich to mordercy, którzy byli po prostu, mieli umrzeć w więzieniu. Dostali wyrok śmierci, ale teraz są u nas. Mamy do czynienia z najgorszym prezydentem i najgorszą wiceprezydent w historii naszego kraju. One są straszne. I ten sam koncept otwartych granic po prostu nie ma sensu. Kiedy rządziliśmy, mieliśmy najlepsze liczby, ochrony granicy. Najmniej osób przechodziło. Czy mamy tu ten wykres? O, jak ja kocham ten wykres. Kocham ten wykres. Jakbym nie spojrzał wtedy w prawo, to bym jutro nie jechał do Butler. Jeżeli zobaczycie na ten wykres z tą strzałką na dole, to on pokazuje liczbę migrantów, która przeszła przez naszą granicę w dniu, w którym opuściłem stanowisko prezydenta. A teraz inflacja jest w najgorszym stanie, no, kiedykolwiek, a tu fałszywy medium mówił, że tylko najgorsza od ostatnich 48 lat. Mówimy o złej ekonomii, o różnych innych czynnikach, ale dla mnie najgorsza jest granica. A jak ja wygram wybory, to my będziemy mieli największą akcję deportacyjną w historii. Ja nie jestem z tego dumny, co prawda. Wiemy najgorszych z nich i my się ich pozbędziemy. Będziemy wspierać lokalną policję. Oni znają nazwiska, znają numery dowodów osobistych. Będziemy mieli taką małą rzecz, która nazywa się MAGA. Znacie MAGA? Zróbmy Amerykę wielką raz jeszcze, ponownie. Panie prezydencie, to pewnie dlatego pan ma teraz największe wsparcie z jakiegokolwiek prezydenta wśród społeczności latynoskiej. To są bardzo energetyczni ludzie, bardzo przedsiębiorczy, kochają nasz kraj. Ja też bardzo kocham społeczność latynoską. Także bardzo dziękuję za to wsparcie. All right, Mr. President, our next question is from John. He was a Green Beret captain who was actually kicked out of the military. I think he's going to share this story with you. One second. Który był kapitanem Zielonych Beretów, jednostki komandosów. Good evening, Mr. President. I'm John Frankman. I was a Special Forces Green Beret who was forced out of the military because of the COVID-19 vaccine. Dzień dobry, panie prezydencie. Zostałem zmuszony do odejścia z Zielonych Beretów z uwagi na moją odmowę szczepienia. Nakaz przymusu szczepionki na COVID było bardzo szkodliwe dla wojska. So how do you plan to repair the military from the damage that was done and hold military leaders accountable? Jak pan planuje przywrócić siłę wojska po tych wszystkich stratach, które zostały mu zadane? Po pierwsze, będą odszkodowania dla tych, którzy zostali wyrzuceni z wojska za odmowę szczepienia. Takiego nakazu w ogóle nie powinno być. Wiecie co, odeszli wtedy jedni z naszych najlepszych żołnierzy. Czy wziął pan tą szczepionkę? Nie, nigdy nie wziąłem. Czy wróciłby pan do wojska? Czy wróciłby pan do wojska, gdybyśmy pozwalali ludzi bez szczepionki? Nie chcemy takiego człowieka stracić. Mam nadzieję, że będzie pan mógł wrócić. Albo jak pan nie wróci, mam nadzieję, że panu będzie się dobrze powodziło poza wojskiem. Chcemy, żeby wielu osób wróciło do wojska, tych, którzy poprzez dzisiejsze dowództwo bardzo źle potraktowało. Straciliśmy naprawdę wiele świetnych ludzi. Wielu ludzi zostało zmuszonych do robienia rzeczy, których nie chcieli robić. Bardzo dziękuję. Ja panu tej historii nie opowiadałem jeszcze. Jeden z naszych przyjaciół tutaj został postrzelony podczas misji. Zadbał o niego prezydent Donald Trump. I kiedy mówię, że prezydent Trump dba o ciebie i zadba o to, żeby ci, którzy cię skrzywdzili, podnieśli odpowiedzialność, to tak robi. Mamy świetne wojsko. Dziękuję za wspomnienie tego czeka z nazwiska. Ale Walter Reed, jak już wspomniesz, w tym szpitalu, oni mieli bardzo wiele problemów organizacyjnych, administracyjnych. Ale jest tam też wielu bardzo talentowanych lekarzy. Naprawdę jest tam wiele talentów w tym szpitalu. Walter Reed. Powinniśmy o tym powiedzieć, prawda? I teraz kolejne pytanie od żołnierza, który w tej chwili służy w Forcie Bragg. A tu w pierwszym rzędzie. Good evening, Donald Trump. Thank you. President Dobry wieczór, panie Trump. I'm an active duty soldier here at Fort Liberty, and I want to start off by saying I'm here in personal capacity. Jestem żołnierzem tutaj w Fort Liberty. Yes. I służę tutaj właśnie. Ma pan na myśli Fort Bragg, prawda? Tak. Are you not? You're not a soldier now? No, I am a soldier. I'm currently active duty. Yeah, you are. Okay. A pan nie, że nie jestem, tylko akurat nie mam munduru. Mam po służbie jestem. Przyszedłem tutaj osobiście jako ja, nie mówię w imieniu żadnej grupy. Widziałem te rakiety, które leciały z Iranu na Izrael i widziałem, jak żelazna kopuła je powstrzymała. Czy my powinniśmy mieć taką żelazną kopułę dla Ameryki? Ja kocham tą żelazną kopułę. Oczywiście będziemy ją mieć. Widzicie, jak dobrze działa taka żelazna kopuła. Widzieliście, ile zostało pocisków wystrzelonych w stronę Izraela ostatnio. Prawie każdy z nich został zestrzelony. To wszystko będzie wyprodukowane właśnie w Stanach Zjednoczonych. I wiele z tego w takim pięknym miejscu zwanym Północna Karolina. Właśnie się dowiedziałem takiej małej tajemnicy, że wygramy to wielką przewagą. Przywrócimy nazwę Fort Bragg. I ten świetnie wyglądający żołnierz przypadkiem powiedział Fort Liberty. Zastanawiałem, gdzie to w ogóle jest, skąd to on się przyjechał. I myślę, że to co naprawdę chcemy mieć i będzie osłaniać wiele ważnych miejsc. Pytanie Joe Bidena, co myślisz o Iranie? Było spotkanie z Bidenem, który powiedział, że oczywiście Izrael może odpowiedzieć, o ile nie trafi w nuklearne instalacje. I te irańska broń atomowa to największe niebezpieczeństwo, z jakim w tej chwili się mierzymy. Ja budowałem na swojej prezentury całe wojsko razem z bombami jądrowymi. Oczywiście nie podobały mi się te bomby jądrowe, nie lubiłem tego, ale musimy być gotowi na wszystko. Ale to świetne pytanie, dziękuję bardzo. Panie prezydencie, myślę, że nie został pan we właściwy sposób doceniony za to, co zrobił pan z porozumieniami abrahamowymi. Pod rządami tego rządu w tej chwili jesteśmy na krawędzi III wojny światowej. Wiele rzeczy dzieje się bardzo szybko i możemy być już zaangażowani w III wojnę światową, zanim się zorientujemy. Wszędzie cały świat wybucha, a mamy prezydenta, który większość swojego czasu spędza śpiąc na plaży. Ja nie śpię tak dużo, cały czas muszę myśleć. Wierzę się w łóżku i myślę. Myślę o tym, jak przywrócić wielkość naszemu krajowi. A ten Biden, on śpi na plaży, jakby nigdy nic. Chciałbym tak umieć, ale niestety nie potrafię. Ale my po prostu sprawimy, żeby nasz kraj był znowu szanowany. Zobaczcie, są tutaj dziennikarze z fake newsów, dobrze, że są. ale oni mają człowieka, którego nazywają tym silnym człowiekiem, to jest szef, głowa państwa węgierskiego. I on powiedział, zapytał się, dlaczego świat wybucha. Ciągle katastrofy, broń jądrowa. Dlaczego tak się dzieje? I powiedział, że jak Trump wróci do Białego Domu, będziemy mieli pokój. Nie powiem wam dokładnie, czego on powiedział, może powiem. On powiedział dlatego, że oni się wszyscy boją Trumpa, ja nie chcę tego mówić. Oni myśleli, że byłem szaleńcem i to dobra rzecz, żeby oni tak myśleli. Co, nie, panie żołnierzu? On powiedział, że jak wsadzisz Trumpa z powrotem do Białego Domu i na przykład 7 października to by się nigdy nie wydarzyło. Pamiętajcie, Iran nie miał pieniędzy. Nie było pieniędzy dla Hamasu, nie było pieniędzy dla Iranu. Nie mieliście żadnych ataków terrorystycznych przez 4 lata. Chciałem o tym gadać podczas tych 4 lat, ale to nigdy nie jest mądre, żeby tak robić. My pokonaliśmy ISIS. 4 tygodnie. To miało zająć 5 lat. Odbudowałem wojsko i mieliście wojsko jak nigdy dotąd. Mieliśmy świetnych dowódców. Coś, co mówiono, że potrwa 5 lat, zrobiliśmy w 4 tygodnie. I mamy nielicznych ludzi na czele naszego wojska, którzy wyznają ideologię woke, ale pozbędziemy się ich bardzo szybko. Podróżowaliśmy po całym świecie i wszyscy mówili, że kiedy pan trafi do stanowiska prezydenta, będzie pan bardzo twardy wobec Chin. Ja zabrałem Chinom miliardy dolarów w postaci ceł i różnego rodzaju opłat handlowych. Zapłacili nam setki miliardów dolarów. Żaden inny prezydent tego nie zrobił. Setki miliardów dolarów. I wiecie co? Byliśmy wtedy krajem szanowanym. Teraz nas nie szanują. Następne pytanie. Sarah, gdzie jesteś? Oh, again, we're working now. As you know, you talked about Walter Reed, sir, and I'll just say my husband is one of the most catastrophically wounded surviving service members, and you visited with him there many times. And this past July, you saw him in Charlotte. Yes, sir. Is he here? No. Mojego męża, kiedy był tam leczony po ranach bojowych. Yes, sir. Yes, sir. Chciałbym porozmawiać o tych wszystkich polepszeniach wprowadzanych do opieki nad naszymi weteranami. Jak pan ich wspierał. Z taką dumą wiele razy stałam koło pana w Białym Domu. Kiedy pan podpisywał różne ustawy, szczególnie o wspieraniu naszych weteranów i ich rodzin. Za obecnej administracji patrzyliśmy, jak wiele tych programów wsparcia weteranów zostało wręcz odwoływanych. Panie prezydencie, jak pan będzie wspierał naszych weteranów, szczególnie pod kątem opieki medycznej? Dobra żona jest wielkim wsparciem dla męża. Kocha pani swojego męża, prawda? Ci, którzy służą w wojsku, są tacy ważni dla naszego kraju. Gdyby nie było pomocy dla weteranów, to nasze szpitale nie mogłyby ich przyjmować. Ta praca, co ludzie jak Sara wykonują, oni to robią z czystej miłości. We have to help them because the medical costs would be unaffordable by our nation. It would be totally unaffordable. Bo inaczej koszty opieki medycznej byłyby całkowicie niemożliwe do utrzymania. By the way, an incredible job. You did an incredible job. Stand up, please. Stań, proszę. And Sarah, we had, thank you, Robert. You know, we had a 92% approval rating at the VA. 92%. Mamy w tej chwili 98% wsparcia wśród weteranów. Wiecie, jak trzeba czekać długo na lekarza, a tu oni musieli czekać 4-6 miesięcy na lekarza. Wielu musiało czekać na lekarza, a oni mieli rany, które wymagały opieki i niektórzy nie wręcz umarli. Przez ponad 50 lat nie mogłeś nikogo zwolnić z pracy z Departamentu Obsługi Weteranów. I kiedy ja przyszedłem na urząd, to zmieniłem to. Zbywaliśmy 9 000 urzędników, przyjęliśmy nowych, którzy rzeczywiście zaczęli dbać o weteranów. I teraz kwestia, kiedy nie możesz akurat znaleźć lekarza w VA, wtedy idziesz na zewnątrz, znajdujesz lekarza. A Stany Zjednoczone za to płacą. Ale to nie jest kwestia pieniędzy. Myślę, że ludzie naprawdę chorują, czekają 4 do 6 miesięcy, żeby zobaczyć lekarza. Ja mówię inaczej, idźcie, spotkajcie lekarza, a my będziemy pokrywać rachunki. I wylecz się najpierw. Nie mamy problemów. A teraz mamy grupę szaleńców, którzy to w ogóle nie obchodzą. Nie obchodzą ich, że ludzie czekają 5-6 miesięcy na lekarza. I my wrócimy do tych dobrych rozwiązań bardzo szybko. I ty, Saro, i twój mąż będziecie naprawdę w świetnej kondycji. Panie prezydencie, mamy kogoś. On napisał panu list po tym, jak został pan postrzelony. Panie prezydencie, oglądałem pana wielce w Butler i jak widziałem, zobaczyłem, jak pan wstaje, to odsunąłem z ulgą. Chciałem panu przekazać niewielki token, który dostałem jako żołnierz piechoty morskiej w Wietnamie. Dwight, gdzie jesteś? Dziękuję bardzo. Wygląda jak czek. Myślałem, że to będzie gotówka. Tych, którzy nie wiedzą, Dwight podarował prezydentowi Trumpowi swoje purpurowe serce, wysokie odznaczenie bojowe za odniesione rany. Panie prezydencie, został pan postrzelony, potem pan powstał i pierwsze słowa z pana ust było walcz, walcz, walcz. Chciałem ci podziękować. Wiem, że większość tu was oglądała pana prezydenta tego dnia i myśleli, że coś okropnego się zdarzyło, jak on padł na ziemię. I kiedy pan wstał, nasze serca wypełniły się radością, że ta rana była naprawdę niewielka, ale było bardzo blisko do śmierci. Jak się zastanawiałem, dlaczego tyle krwi było, pytałem się lekarza. Ale każdy wiedział, i to jest taka mała rzecz, co możecie wiedzieć, jak się zostanie uderzony w ucho, to ucho jest jednym z najbardziej ukrwionych miejsc na całym ciele. I gdybym się nie odwrócił w tym momencie, to dostałbym zupełnie z innej strony. Może byłem szczęśliwy, a może to nie była kwestia szczęścia. Skorzystał Pan z czasu i napisał mi piękny list. I chciałem bardzo podziękować. To oczywiście dla mnie wielki zaszczyt. Służyłem jako żołnierz piechoty morskiej w Wietnamie z dumą. I kiedy wróciłem, nie mieliśmy jakichś szczególnie ciepłych powitań, ale bardzo dużo weteranów dzisiaj jest bezdomnych. 14%, było 4%, aż 14%. I chcę, żeby Pan temu zapobiegł i wykopał tych nielegalnych migrantów z tych hoteli, w których oni mieszkają. Jedna z rzeczy, która najbardziej mnie irytuje, to jest 20 milionów ludzi, więcej na pewno. Jedna z rzeczy, która najbardziej mnie irytuje, masz weteranów na ulicach przed hotelami i masz nielegalnych imigrantów. Niektórzy z nich to mordercy, dilerzy, okropni ludzie albo terroryści. I ci ludzie są wprowadzani do hotelu i przechodzą obok weteranów na ulicy, którzy nie mają domu. Śpią na ulicy. Oni wydają tyle pieniędzy na tych nielegalnych imigrantów. Kiedyś nazywaliśmy ich nielegalnych obcych, teraz nielegalni migranci. Zakończymy budowę muru na granicy. Będziemy wielki i zamkniemy granicę. I będziemy musieli pozbyć się tych ludzi, będziemy musieli ich deportować. Nie możemy mieć tych wszystkich morderców, dealerów. Czy ktoś chce, żeby w naszym kraju mieszkali ci mordercy, złodzieje? Ja powiedziałem 3-4 lata temu, że to się właśnie stanie, przestępczość migrancka. To zdrowy rozsądek wskazywał, że to się właśnie stanie. I to nie jest do utrzymania przez żaden kraj. Jako na przykład ważny. I teraz to mówię o stylu życia. No, mamy mężczyzn grających w gry kobiece, biorących udział w zawodach. Wszystkie te polityki będą zmienione. Mamy w tej chwili rząd kierowany przez radykalną, prawicową osobę. Bardziej radykalnie lewicową niż Bernie Sanders, bardziej niż Pocahontas, wiecie o kim mówię. Naprawimy to, zrobimy to szybko, wsadzimy to, zainwestujemy w to pieniądze. Pod naszymi stopami mamy coś, co może się nazywać płynnym złotem. W tej chwili sprowadzamy ropę naftową z Wenezueli. A my zaczniemy to wydobywać, będziemy mieć pieniądze na to, żeby zadbać o naszych weteranów. Dziękujemy Ci, Dwight. Świetny człowiek. Wspaniały. Myślę, że będę stał teraz, bo to krzesło jest bardzo niewygodne. A jedno, czego nie chcę, to żeby spać z jego na tyłek, bo przez to będzie jedyna relacja, z tego spotkania. Myślę, że specjalnie to zrobiliśmy. Kamala to krzesło tutaj ustawiła jako pułapkę na mnie. A to prowadzi nas do kolejnego pytania. Mówi pan o migracji. I jedna rzecz, która mnie... Kamala Harris, która kandyduje na tym, że jest kobietą, jeszcze mniejszością rasową. Ilu mamy kobiet w tym pokoju, które wspierają Donalda Trumpa? Jako matki, babcie, siostry, żony. Czy byście kiedykolwiek tolerowały, aby dziećmi handlowano? Gdybyście były na miejscu Kamali, czy byście tego nie powstrzymały? Prezydencie, pan zrobił więcej nie tylko dla społeczności latynoskiej, ale też dla kobiet. Oni chcą, żeby kobiety nienawidziły Donalda Trumpa, bo to wspiera ich narrację, no ale mi się to nie uda, my go kochamy, co nie? Ja to robię, ponieważ ja chcę rezultatów. Chcę, żeby kobiety były mądrzejsze niż mężczyźni. A panowie, nie miejcie nic przeciwko temu. Prezydencie, pan, jako dziadek i ojciec, jak pan podchodzi do przemycania do naszego kraju kobiet i dzieci? Pani wspomniała liczbę, dokładnie 300 tysięcy. Wiele, wiele razy wspominałem o tym. 325 tysięcy dzieci zniknęło podczas administracji Biden-Harris. Kiedy powiesz Harris, to nikt nie wie, o kim mowa. Drużyna Harris. Kim jest Harris? Więc Kamala i Biden. Za ich rządów 325 tysięcy dzieci zniknęło. Są poszukiwane. Pewnie wiele z nich jest już martwych. Wiele zostało wydanych na niewolnictwo. I prawdopodobnie ich rodzice ich nigdy więcej nie zobaczą. Szukają po całym świecie. I to jest tak straszne. 325 tysięcy. Czy wyobrażacie sobie, że byłoby to w czasie mojej prezydentury? Wiecie, dlaczego o tym nie mówią? Oni nie mówią w tej chwili o tym. Ale oni sobie najgorzej radzą z tym huraganem niż jakakolwiek inna administracja w historii tego państwa. To jest najgorsza robota. Kiedykolwiek. Kamala odpowiada za najgorszą pracę nad radzeniem sobie z huraganem. I to jest dla niej typowe. Przed chwilą była na granicy. I mówi, że ona już będzie niedługo bardzo twarda, jeśli chodzi o granicę. A dlaczego nie jest teraz? I ona zmieniła nasze polityki. Wystarczyło, żeby zostawiła naszą politykę wedle granicy. Mamy świetnych ludzi chroniących nasze granice teraz. I oni mogliby tego nie robić, mieć inną pracę, ale kochają nasz kraj, dlatego się tym zajmują. I oni muszą złapać takiego kryminalistę i potem go wypuścić. Pamiętajcie tą liczbę. 325 tysięcy dzieci zniknęło, wielu z nich martwych podczas tej administracji. I to jest prawie, że niewyobrażalne. Nie mogę sobie wyobrazić, jaka to musi być strata. Kolejna historia, o której oni nie mówią, te fałszywe media. Kolejna historia, o której nie mówią, to jest jak okropną robotę robią w północnej Karolinie w sprawie huraganu. Okropnie im idzie. Panie prezydencie, chciałem do tego nawiązać. Tutaj są media. Pan sądzi, że oni nie pomagają tym wszystkim społecznościom? Nie relacjonują tych informacji. Chcę im powiedzieć, róbcie swoją robotę. Musimy się opiekować naszymi mądrymi ludźmi. Nie mamy ich zbyt wiele, co nie? Dwa dni temu rozmawiałem z Elonem, on mnie bardzo wsparł. Elon jest świetnym, bardzo inteligentnym człowiekiem. Buduje rakiety, ale buduje też coś, co się nazywa Starlink. Ja to tam za bardzo nie znam, wiem, że to jest świetne. I w północnej Karolinie, troszkę w Georgii, nie było żadnej możliwości komunikacji. Nie można było zadzwonić. I ktoś z północnej Karoliny dotarł do mnie, czy mógłbyś zadzwonić do Elona Muska, żeby dał nam Starlinki. I w czasie mojej rozmowy zadzwonili ludzie z północnej Karoliny, mówią, że dziękujemy, panie prezydencie, bo już te Starlinki przyjechały. Jak to możliwe? Rozmawiamy i już Elon po prostu zamawia. I chcę bardzo podziękować, on zresztą będzie jutro w Butler. Pytałem go o Starlinki. Możemy je rozstawić w Georgii, przywieziemy je z helikopterami. Pewnie ma jakiś gadżet, który on sobie włącza, jak on rozmawia do mnie, aby wysłać te Starlinki. Jedna rzecz, trzeba było je dostarczyć do ludzi, dystrybuować. FEMA, oni muszą te Starlinki rozprowadzić po ludziach. Kolejne pytanie od Pita, który jest weteranem piechoty morskiej. Panie prezydencie, jestem z Karoliny Północnej i jestem latynosem za Trumpem. Wiedziałem, że go lubię. Z dumą służyłem w piechocie morskiej, jako oficer. Pomimo tego, co mówi wiceprezydent, straciliśmy 13 żołnierzy pod jej rządami, wielu moich kolegów. Nikt nie został rozliczony za to fatalne wycofanie z Afganistanu. I chcę, żeby pan o to zadbał. Ja wiem więcej na ten temat niż ktokolwiek inny, z którym porozmawiacie. Gdybyśmy nie wyszli z Afganistanu tak okropnie, to na pewno Putin by nie najechał Ukrainy. Ci dyktatorzy, oni tylko szanują siłę, potęgę. Gdyby nie to, Putin nie zaatakował, nie byłoby tego ataku na Izrael, nie mielibyście inflacji tej całej. Ja i tak chciałem się stamtąd wycofać, ale parę rzeczy zrobiliśmy źle. Po pierwsze, baza wojskowa, jedna z największych na świecie. Ona jest o godzinę drogi od miejsca, gdzie Chińczycy budują swoją broń atomową. Pan wie, 18 miesięcy wcześniej zawołałem szefa talibów, Abdullah. Powiedziałem mu, że jeśli zginie jeden amerykański żołnierz w Afganistanie, bo tam były wcześniej różne rozmowy z Obamą, z Bidenem, i po tej rozmowie telefonicznej nie zginął przez 18 miesięcy ani jeden amerykański żołnierz. I potem mieliśmy fatalne wybory, to się więcej nie powtórzy, nie pozwolimy na to. I oni przejęli władzę. I co zrobili z tym wycofaniem wojsk, było tak fatalne. Znam żołnierzy, znam ich rodziny. Staliśmy miliardy dolarów w wyposażeniu. Największy wstyd. Wiecie, podstawowa zasada, żołnierz wyjmuje się ostatni. Musimy się pozbyć każdego generała, który był odpowiedzialny za to, naprawdę. Co za okropna rzecz. To była jedna z najbardziej haniebnych rzeczy, która się wydarzyła kiedykolwiek na naszego kraju. I my się tym zajmiemy. Mogę ci to zagwarantować. Panie prezydencie, dobrze brzmi ten tytuł, prawda? Ona widać, że jest z Kongresu. I razem z mężem mają najpiękniejsze dziecko kiedykolwiek. Naprawdę bardzo szanowana kobieta w Kongresie. Panie prezydencie, nasze następne pytanie jest od Terry'ego w sprawie płac w wojsku. Panie prezydencie, dziękuję panu bardzo za bycie tu. Jestem Terry. Miałem zaszczyt służyć w 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej. The largest tribe in North Carolina, we have one of the highest percentage of military service in the nation. A higher percentage. W naszym stanie jest najwięcej żołnierzy procentowo w całych Stanach Zjednoczonych. Moje pytanie dotyczy wynagrodzenia wojskowych. Pan wprowadził podwyżki, ale teraz jest inflacja, która tym rodzinom, które mają stałe pensje, obniża zarobki, dochody, także mamy kłopoty na przykład z zrobieniem zakupów żywieniowych. Bardzo dobrze, Terry, dziękuję. Ja największy wzrost wynagrodzenia w wojsku w historii. A potem ci niekompetentni głupcy weszli do władzy. Wywołali inflację, głównie przez ich politykę energetyczną. I wasza pensja została tutaj, a ceny ruszyły do góry. 2 razy, 3 razy, 4 razy wzrosły stopy procentowe. I odpowiedź jest tak. Zajmę się wami, zajmę się naszymi policjantami i weźmiemy, zadbamy o naszych patriotów. Ale wiecie, to co myśmy wam dali, zostało zniszczone, zalane przez ich inflację. I głównie przez ceny energii, które po prostu wyskoczyły pod sufit. Zaopiekujemy się wami, policjantami i nauczycielami. Mamy czas na jeszcze jedno pytanie. Niech lepiej będzie dobre. Nasze ostatnie pytanie jest od Matthew. Panie prezydencie, chciałem panu podziękować i wszystkich tutaj zgromadzonych. Podziękować panu za poświęcenie swojego czasu tutaj dla nas. Mamy tutaj mnóstwo przystojnych facetów, prawda? I również świetnie wyglądające panie. Dziękuję bardzo. My name is Matt Lohmeyer. I was an Air Force F-15 pilot, and I was a commander in your newly created U.S. Space Force. Byłem pilotem F-16 i byłem też dowódcą w siłach kosmicznych, które pan stworzył. Nie jestem weteranem sił kosmicznych, ponieważ w czasie zostałem zwolniony ze swojej pozycji, ponieważ odmówiłem szkolenia LGBT, które było obowiązkowe. I chcę zasugerować, żeby kiedy pan będzie rządził, żeby pan zorganizował stałą, konsekwentną i otwartą nadzór nad wyszymi żołnierzami, żeby ten potwór nie wrócił. Ten potwór ideologii woke nie powrócił. Jak wrócę do rządów, to pan też wróci do wojska. Niech pan tylko zadba, żeby tutaj zostawić swoje nazwisko. Zgadzacie się ze mną? Ma pan rację. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, to już było wszystko na ten wieczór. Czy ma pan jakieś ostatnie komentarze? Tylko powiedzieć, że to bardzo ważne, że przyjechałem do północnej Karoliny. Wiem, że mieszka tutaj Laura, która moja córka, która ma wspaniałe wnuki. Chodź tutaj. Ona tutaj dosłownie niedaleko mieszka i ona kocha ten stan. Jeśli coś tutaj się stanie nie tak, to ona będzie winna. Ale my wygramy Karolinę Północną. Ja jestem dosłownie tutaj rzut beretem z Wilmington, North Carolina. Urodziłam się tu i zostałam, wyrosłam. Pytanie do naszej publiczności. Czy jesteśmy gotowi, żeby wysłać Donalda Trumpa na Aleję Pensylwania, tam gdzie stoi Biały Dom? Teraz to, co chcę od was usłyszeć. Wiecie, że teraz jestem wiceprzewodniczącą Republikańskiego Komitetu Wyborczego. Wiecie, że musimy zrobić te wybory, wygrać taką przewagą, żeby nie mogli nas oszukać. Czy idziecie głosować? Teraz zarejestrowani, pójdźcie na swampthevote.com i zarejestrujcie, głosujcie wcześniej, jeśli możecie, i wygramy w wielkim stylu 5 listopada. Dziękuję bardzo, kocham was, Północna Karolina. I have to thank you because you gave me a great, really a great daughter-in-law. She's really special, and she's. Muszę wam tutaj podziękować, bo naprawdę mam tu piękną synową. To jest naprawdę osoba, która awansuje. Ponieważ jestem bardzo wrażliwy na nepotyzm. Ale muszę powiedzieć, że ona jest naprawdę świetna, świetnie sobie radzi. Miejsca, które ona kocha bardziej niż Północna Karolina. Wspaniała osoba. A Michael, może ty tu wejść? Nie martw się czasem. Michael, czy nie powiedziałeś kilku słów? Michael Watley. On był głową partii Republikanów. Pamiętacie, w zeszłym roku, jak zaczęliśmy nagle spadać w sondażach, ale w tym stanie nie spadaliśmy. Zastanawiałem się, kto jest tutaj szefem lokalnej organizacji partyjnej, kto tak dobrze robi robotę. I to jest właśnie człowiek, który tą robotę robił tak świetnie, który tutaj zasiada na czele Komitetu Republikańskiej Partii. Ja to, wiecie, chcę czekać do 6 listopada i będę wtedy pewien. I wtedy pogratulujemy Michaelowi. Jesteśmy Północną Karoliną. Idziemy zagłosować. Zwiększymy naszą większość w Senacie i w Kongresie. I wyślemy Donalda Trumpa z powrotem do Białego Domu. Ale był 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Dziękuję, Michael. Dziękuję wszystkim. Dziękuję wszystkim z Fortu Bragg.